Rosja nie będzie wśród 20 największych gospodarek Joe Biden, sankcje uderzeniem w rosyjską gospodarkę. Rosyjska gospodarka jest na najlepszej drodze, aby skurczyć się o połowę, powiedział prezydent USA Joe Biden podczas wystąpienia na Zamku Królewskim w Warszawie. Wkrótce nie będzie wśród 20 największych gospodarek, dodał. Świat zjednoczył się wokół sankcji, bardzo szybko zdecydował się na sankcje, które są uderzeniem w rosyjską gospodarkę. Ponad 400 firm międzynarodowych wycofało się z Rosji, wartość rubla została zredukowana. Rosyjska gospodarka jest na najlepszej drodze, żeby zostać zredukowana o połowę, powiedział Biden. Przypomniał, że rosyjska gospodarka zajmowała 11. miejsce, a niedługo nie będzie jej nawet w największej 20. Sankcje osłabiają siłę Rosji, dodał prezydent USA. 200 tysięcy. Rosjan opuściło swój kraj po wybuchu wojny, to niezwykły drenaż mózgów, podkreślił Biden. Musimy się uniezależnić od paliw kopalnych z Rosji. Musimy szybko tego dokonać, to musi się skończyć, żeby nie być zależnym od tego tyrana, wskazał prezydent USA.